Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj krótkie nagranie, ponieważ kilka dni temu w moje ręce trafiła recenzencka wersja, egzemplarz w zasadzie książki Zarządzanie wielkością pozycji Tom Basso i nie wyłączaj tego nagrania, ponieważ wiem, że wielu inwestorów, szczególnie tych początkujących, raczej bardziej interesuje to, kiedy kupować, kiedy sprzedawać, a już cała ta infrastruktura związana z tym, w jaki sposób zarządzać swoimi pieniędzmi, w jaki sposób je dzielić, w jaki sposób ewentualnie, kiedy pojawiają się zyski, to część tych tak zwanych kuponów odcinać, to już jest ten element drugorzędny, bo przecież jak dobrze kupię, no to nie ma takiej opcji, żeby stracić. Ale jest opcja, żeby też poprzez pewne działania te zyski zoptymalizować. Wielokrotnie robiłem sobie backtesty, co by się wydarzyło, gdyby pewnego instrumentu mieć więcej, innego mniej, jakby to zafunkcjonowało w portfelu. Wydawałoby się, że dwie spółki. Tak naprawdę, co można więcej, lepiej zrobić? No ale poprzez odpowiedni dobór wielkościami pozycji, pewien sposób zarządzania, jesteśmy w stanie urwać kilka dodatkowych procencików do tego, żeby finalnie pokonać ten benchmark i jeszcze to zrobić lepiej niż się to zrobiło, powiedzmy, w minionym roku. I właśnie o tym jest rzecz w tej krótkiej książeczce. Czyta się ją dosłownie w 2, może 3 godziny. Oczywiście mówię o czytaniu ze zrozumieniem. Jest tutaj kilka fajnych takich backtestów, które pokazują, co by było, gdybyśmy zastosowali taką czy inną proporcję. No ale co jest najistotniejsze, jest tutaj naprawdę konkretna instrukcja dla wszystkich tych osób, które nie chcą poświęcać czasu na to, co wydaje się, i autor to tu bardzo dosłownie udowadnia, jest najważniejsze. Nawet pokusił się o pewne badanie, w którym pokazał, że rzut monetą przy odpowiednim zastosowaniu money management i trzech zasad, które są bardzo dobrze opisane w tej książce, spowodowało to, że nieważne było, co kupujemy, jaką mamy skuteczność, ale poprzez zarządzanie pieniędzmi udawało się osiągać rezultat pozytywny. I do tego chciałbym Was zaprosić. Naprawdę polecam tę książkę i też mam dla Was niespodziankę, ponieważ ten swój egzemplarz, skoro już przeczytałem, nie chciałbym, żeby zostawał u mnie, a więc konkursik. Konkursik. Zróbmy sobie taki timing do końca miesiąca, więc mamy dzisiaj 10 sierpień. Do końca miesiąca określcie cenę. Ach, niech będzie KGHM-u. Osoba, która najbliżej określi pułap na cenowy, na którym pojawi się KGHM, do tej trafi ten egzemplarz książeczki jako bonusik i zabawa pod tym materiałem. Tę książkę możecie kupić w księgarni maklerska.pl. Tak jak mówię, obowiązkowa lektura dla osób, które nie chcą zajmować się jakoś tak namiętnie money management. Po prostu wydaje mi się, że łatwo kupić tanie akcje, potem drożej sprzedać, i to jest element sukcesu. To dla nich jest to pozycja obowiązkowa. Jest to świetne wprowadzenie dla osób, które dopiero zaznajamiają się z tą tematyką, jak również już tych, którzy już na tych rynkach siedzą. Ja osobiście wywnioskowałem z tej książki jedną fajną rzecz, mianowicie to, w jaki sposób odcinać kupony. Tak? Czyli mam jakąś inwestycję, bo w klasycznym podejściu do money management mniej więcej polega to na tym, że dzielimy swój kapitał na 10 równych części, przynajmniej tak to wygląda z definicji analizy technicznej. I w tym nurcie, kiedy poruszałem się ze swoim kapitałem, miałem ten problem, że jedne aktywa rosły lepiej, więcej i szybciej względem innych. I tu nie chodziło tyle o zyski takie czy inne, ale raczej o spokój prowadzenia pozycji. W jaki sposób odciąć ten kupon, a jednocześnie nie pozbawić się dalszych zysków? Tak? Czyli żeby ten jeden zysk nie miał zbyt dużego wpływu na mój portfel, na jego wahnięcia, bo wiadomo, że jeżeli przyspieszają zyski, to i to ryzyko za nim krok w krok podąża. I dla wielu inwestorów może być to bardzo stresujące, tak? To utrzymanie tej pozycji. Dlatego też tutaj jest bardzo fajna wskazówka, jak z tym możemy sobie poradzić. Tyle, jeśli chodzi o książkę. Jeszcze raz serdecznie ją polecam. Jest to bardzo króciutka, ale owocna, świeża i przede wszystkim lekka lektura, którą niemalże od razu jej wskazówki będziesz w stanie zastosować do swojego portfela, jakokolwiek metodologią by się nie posługiwał. I cóż, link
do zakupu, tam gdzie będziecie mogli tę książkę i wiele, wiele innych bardzo fajnych pozycji również odnaleźć w opisie tego nagrania. A ja ze swojej strony bardzo dziękuję za wysłanie mi takiej książki. Mam nadzieję, że posłuży kolejnym adeptom inwestowania na giełdzie. No i już nie trzymam dłużej. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć.